Panie marszałku, Wysoka Izbo, tu zaszła pomyłka. Ten punkt powinien brzmieć: odwołanie prezesa Urzędu Danych Osobowych, bo co innego można zrobić z człowiekiem, o którym NSA w orzeczeniu mówi dokładnie, że złamał rotę swojej przysięgi. Pan Nowak schował legitymację PiS-u, ale sztandar partii w Urzędzie Danych Osobowych nadal stoi. A przypomnijmy, że mówimy o organie, który ma chronić prawa obywatelskie, prawo do prywatności. Pan Nowak wykazał się nie tylko niekompetencją, o czym świadczy chociażby rosnąca liczba wyroków w sprawie bezczynności urzędu, ale wykazał się przede wszystkim skrajną podległością swoim pomocodawcom. I dowody są jak na dłoni. Po pierwsze, nielegalne wybory kopertowe. Gminy wysyłają dane osobowe obywateli niezabezpieczonym plikiem. Sądy stwierdzają, że premier działa z rażącym naruszeniem prawa o do nic. Po drugie, listy poparcia do neo-KRS. NSA stwierdza w prawomocnym wyroku, że Sejm ma pokazać, kto popierał kandydatów do neo-KRS, a pan Nowak próbował uchylić ten wyrok swoją decyzją administracyjną. To jest działanie polityczne na zamówienie NSA, które NSA po prostu zmiażdżył. Ja cytuję: postawił się ponad polskie sądy i wydane przez nie prawomocne orzeczenia, czym sprzeniewierzył się rocie swojego ślubowania. Możecie sobie dzisiaj tego krzywoprzysiężcę wybierać, ale prawda jest taka, że miejsce pana Nowaka jest na ławie oskarżonych, a nie na ławie kandydatów na prezesa UODO. Za to, że działał, jak to określił NSA, w sposób, uwaga, charakterystyczny dla państw autorytarnych i faszystowskich. I odpowiednie zawiadomienie do prokuratury jest już złożone. Będziemy głosować przeciwko kandydaturze tego krzywoprzysiężcy.